Ryszard Krauze jest związany z Trójmiastem, urodził się w Sopocie. Skończył technologię i budowę maszyn na Politechnice Gdańskiej. W wielkim biznesie startował pod koniec lat 80. Krauze lubi żartować, że narodził się wraz z branżą komputerową w Polsce. Zarobione na kontrakcie w Niemczech 35 000 dolarów zainwestował w firmę informatyczną Prokom, która dzięki dużym kontraktom z sektora publicznego szybko wyrosła na największą w kraju. Prokom wdrażał systemy informatyczne, m.in. w NIK-u, KRUS-ie, Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w wielkich państwowych firmach Banku PKO BP, Telekomunikacji Polskiej, KGHM Polskiej Miedzi, PKP czy wreszcie Poczcie Polskiej. Jednak najgłośniej zrobiło się o Prokomie, gdy wygrał wart setki milionów złotych przetarg na informatyzację ZUS-u. Kontrakt stulecia pomógł Prokomowi wejść na giełdę, ale o mało co nie pogrążył firmy, bo informatycy mieli wielkie problemy z opanowaniem sytuacji. Przepisy emerytalne wciąż się zmieniały, przekazywanie pieniędzy do OFE opóźniało się, a system informatyczny nie był w stanie zidentyfikować dłużników. W 2005 roku ZUS za wdrożenie tak złożonego systemu informatycznego otrzymał prestiżową europejską nagrodę i Europe Awards Trophy, ale 5 lat wcześniej Prokom był pod ostrzałem polityków i mediów żądających głowy prezesa Krauzego. Biznesmen z Trójmiasta wszedł też w inne branże. Zarobił wielkie pieniądze na deweloperce. Kontrolowany przez niego Polnord wybudował m.in. miasteczko Wilanów, gigantyczny kompleks mieszkaniowy w Warszawie, łódzki City Park i osiedle Błoniowa w Gdańsku. Krauze zainwestował także w Bioton, firmę produkującą insulinę w zakładach w Macierzyszu pod Warszawą. W szczytowym dla niego 2004 roku biznesmen z Trójmiasta z majątkiem oszacowanym na prawie 3 miliardy złotych znalazł się na drugim miejscu listy najbogatszych wprost, tuż za Janem Kulczykiem. Krauze jeździł wtedy Majbachem, najczęściej w towarzystwie ochroniarzy. Były zawodnik koszykarskiego Startu Gdynia nie szczędził pieniędzy na sport. Finansował m.in. turniej tenisowy z cyklu Prokom Open w Sopocie. Dzięki temu w Polsce grywali m.in. Rafael Nadal czy Tommy Robredo. Do dzisiaj finansuje drużynę koszykarską Asseco Prokom Gdynia. Jednak w sierpniu 2007 roku dobra passa się odwróciła. Imperium Krauzego zaczęło się trząść w posadach, po tym jak prokuratura postawiła biznesmenowi zarzuty składania fałszywych zeznań oraz utrudniania śledztwa w sprawie tzw. afery gruntowej. Krauze z dnia na dzień stał się wrogiem publicznym numer 1 w Polsce. Wyjechał z kraju, aby uniknąć aresztowania, a jego firmy znalazły się nad przepaścią. Większość z nich, a zwłaszcza Prokom Software, zaciągały kredyty pod zastaw akcji. Gdy akcje spadały, bo inwestorzy bali się o przyszłość szefa, banki żądały większego zabezpieczenia, a to jeszcze bardziej zaniżało kurs giełdowy. Krauze zrezygnował z funkcji prezesa informatycznej spółki, a w 2008 roku Prokom został wchłonięty przez konkurencję, firmę Asseco. W listopadzie 2009 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez Krauzego. Afera gruntowa zbiegła się w czasie z nietrafioną inwestycją. Tuż przed kryzysem finansowym na fali naftowej gorączki biznesmen zainwestował w Petrolinvest, spółkę, która miała dobrze zarobić na wydobyciu drożejącej ropy i gazu. Jednak do dzisiaj poszukiwawczej firmie nie udało się dowiercić do złóż węglowodorów, które przełożyłyby się na wzrost cen akcji. Druga spółka Krauzego, produkujący insulinę Bioton, też nie może wstać z kolan. Jak dzisiaj wiedzie się biznesmenowi z Trójmiasta? Według dziennikarzy Forbesa najgorsze ma za sobą. Jego Prokom Investments angażuje się w energetykę wiatrową i przedwojenne spółki. Z majątkiem szacowanym na 1,2 mld złotych zajął w ubiegłym roku 11. miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa.